Charles Perot, kopciuszek. Pewien zacny człowiek miał córkę, którą tak bardzo kochał, że nieba by jej przychylił. A że był wdowcem w sile wieku, w dodatku o znacznym majątku, od wielu lat wszystkie ciotki i kuzynki, a nawet sąsiadki z okolicy, próbowały wyswatać go z jakąś posażną i pracowitą wdową. Jednak bez skutku. Pomimo samotności, która nieraz mu dokuczała, ów człowiek nie lubiłby by zakłócono mu spokój, gdy pykając swoją ulubioną fajeczkę układał karty lub domino. Był poza tym trochę nieśmiały, a wygodne życie sprawiło, że nieco zgnuśniał i lekko zdziwaczał. Na próżno więc trudziły się wdowy lub stare panny, by zdobyć serce wdowca i jego niemałą fortunkę. Ileż to starań poszło na marne. Ileż wydanych przyjęć, ileż zabaw w karnawale, ileż pieczołowicie obmyślanych spotkań, schadzek i podchodów, a wszystko to w nadziei, że serce wdowca zabije mocniej dla nowej wybranki. I wszystko na nic. Nie spocznę, póki nasz wdowiec nie odnajdzie szczęścia przy boku pani niebiednej i niestarej jak on sam. Postanowiła twardo jedna z wiekowych ciotek, gdy zawiodły kolejne misterne plany. Tak długo więc nalegały, tak męczyły biedaka, tak mu głowę zawracały, że w końcu dla świętego spokoju rad, nie rad, uległ ich uporczywym namowom. I ani się obejrzał, a już stanął powtórnie na ślubnym kobiercu, wiodąc pod rękę stateczną, nie starą jeszcze damę, ze znacznego, ale już mocno podupadłego rodu cukierników. W rękach rozrzutnej wdowy spory majątek dawno już stopniał, więc. Ta energiczna i przebiegła kobieta poczęła się rozglądać, jakby tu wybrnąć z kłopotu i nie tylko spłacić długi, ale przede wszystkim szybko się wzbogacić. Czy to źle mu było w kawalerskim stanie? Kościelny tylko pokręcił głową i probatą, gdy stojąc obok proboszcza odprowadzał wzrokiem świeżo poślubionych małżonków wsiadających właśnie do karety. Na szczęście nie słyszeli już gderania zrzędliwej damy, gdy przejęty pan młody przydepnął tren jej przebogatej sukni, ciągnący się po ziemi niczym w smoczy ogon. Mało nie wywracając na ziemię swoje wybranki. Ale niczego nieświadomy tłumek pod kościołem radośnie żegnał ich okrzykami. Wiwat! Niech nam żyją długo i szczęśliwie. Wesele jeszcze na dobre się nie zakończyło, gdy nowa pani domu. Nie ociągając się, zaczęła wprowadzać nowe porządki. By choćby pokrótce opowiedzieć o jej poczynaniach, należałoby jeszcze wspomnieć o tym, że wdowa nie tylko nie wniosła żadnego posagu do wspólnego majątku, ale jeszcze dołożyła swoje długi i co gorsza dwie całkiem już dorosłe pannice. Miała bowiem dwie córki: starszą Juzinkę i młodszą Celinkę. Obie przypominały matkę zarówno z twarzy, jak i z usposobienia. Juzinka, choć wysoka, była przy tym chudziuteńka jak zapałka, zaś jej twarzy bynajmniej nie zdobiły wieczne, zaciśnięte jakby ze złości wąskie usta. Młodsza z kolei, Celinka, nieziutka i pulchna, o policzkach czerwonych i okrągłych jak drobne pomidory, z upływem lat ledwo mieściła się w sukienkach, które raz po raz. Znajomy krawiec musiał zręcznie poszerzać. Gdy już nie starczało materiału, wówczas skąpa z natury matka pokrzykiwała na swoją pociechę. Cóż to za nowe fanaberie, moja panno? Chcesz, bym z torbami poszła jak żebraczka? Ale chcąc nie chcąc, sięgała pod szos, by sprawić jej nowe, coraz obszerniejsze stroje. Obie siostrzyczki we wszystkim naśladowały matkę. Ich małe, świdrujące oczka gotowe były wszędzie dopatrzyć się jakiegoś uchybienia, a niewyporzone języki przysporzyły im złej sławy w całej okolicy. Nikt bowiem równie zawzięcie nie plotkował i nie obgadywał na prawo i lewo, jak właśnie one. Obie były ponadto niesamowicie leniwe, a i rozumem nie grzeszyły. Żadna z nich nie miała też gustu o czym świadczyły ich fryzury i sukienki. Rzucały się za to niczym sroki na wszystkie błyskotki i niemal wydzierały sobie z rąk pierścionki, kolczyki i bransoletki, które zazwyczaj chętnie przemierzały u złotnika. Juzinka ma bardzo delikatne nerwy, to taka wrażliwa i chorowita istotka, nie należy je denerwować i obarczać niepotrzebnymi pracami. Oznajmiła tuż po hucznym weselu matka, kiedy tylko wraz z córkami wyprowadziła się do nowego domu. Sama zaś Juzinka. Jakby na potwierdzenie matczynych słów, padła na obitą zielonym pluszem kanapę, stojącą w saloniku, wachlując się chusteczką. I nie wolno, broń Boże, otwierać okien na przestrzał, żeby się moja ukochana dziewczynka nie przeziębiła. Jej tak szkodzą najmniejsze przewiewy. Celince natomiast trzeba przyrządzić delikatne posiłki. Jej żołądek nie znosi pospolitych potraw. Prychnęła przy obiedzie. A jej małżonek tylko potaknął głową i skulił się w sobie pod jej bazyliszkowym spojrzeniem, jakie rzuciła mu z ponad parującej wazy z zupą. Zapamiętaj sobie, mój drogi, dodała sięgając po chrupiącą grzaneczkę, że doktor zalecił celince, by wiele spała i jadła tylko to, co najlepsze. Prawda, córeczko? Codziennie maślane bułeczki, świeżutkie masełko, mięsko tylko gotowane. I żadnej zieleniny. Ach, byłabym zapomniała, a na deser tylko czekoladki, a nie jakieś tam prostackie budynie. I lody, mamo, i lody, pistacjowe. Rozmarzyła się Celinka, oblizując się na samą myśl o podobnych frykasach. Od tej pory życie w spokojnym dotąd domu zmieniło się nie do poznania. Od rana do wieczora wypełniały go kłótnie, łajania i narzekania, a na burmuszone i skwaszone buzie panienek psuły humor panu domu i jego rodzonej córce. I nie tylko. Służba nie przywykła do tak grubiańskiego traktowania, schodziła z drogi gdziekolwiek pojawiała się ich nowa chlebodawczyni albo jej córki. Jakież to harde i pyskate babsko! Szeptali między sobą służący zapędzani co róż okrzykami, a nieraz szturhańcami co do coraz to innej pla pracy. A żeby jak ją tak, kiedy piorun trafił, a żeby się tak kiedyś ością udławiły jedna z drugą. Mruczała pod nosem kucharka, gdy niezjedzone potrawy lądowały w korytku dla prosiąt. Panienkom znów nie posmakowało, mówiła z przekąsem służąca, wnosząc pełną tacę do kuchni. Czortnie kobieta, dodawali zagniewani i obrażeni sąsiedzi, których po raz kolejny nie wpuszczono za bramę. Do tej pory pan domu zapraszał ich od czasu do czasu na wieczorną partyjkę szachów, ale jego żona położyła kres tym przemiłym skądinąd wizytom. A i sam małżonek zdawał sobie sprawę ze swego niewesołego położenia. Był jednak człowiekiem niezdolnym do kłótni, więc na wszystko oko przemykał i na wszystko się zgadzał. A przy tym dogadzał wszelkim żoninnym zachciankom, byle tylko mieć święty spokój i odrobinę czasu dla siebie. Czasem by uniknąć gniewu swojej krewki i małżonki, chował się w swojej bibliotece niczym w fortecy, albo całymi godzinami przesiadywał w ogrodzie, przekopując grządki i sadząc nowe, egzotyczne okazy roślin. Tylko z domowników dobrze rozumiał jego bolączki. Nie trudź się zbyt długo, kochano czulku. I nie przesiaduj do późna. Słyszał niemalże każdego dnia, a czyjaś delikatna rączka gładziła go po spracowanych i zniszczonych rękach. Ty jedna o mnie pamiętasz i myślisz, ty jedna się o mnie troszczysz, mówił z wdzięcznością w głosie, biorąc z jej rąk kubek pachnącej herbaty. Moja córeczko kochana, mój ty najdroższy skarbie! Podobna do swej matki, nieboszczki, była dobrą i łagodną dziewczyną a przy tym cierpliwą i życzliwą wobec wszystkich. Choć nieraz ogarniał ją smutek i łzy strumykami płynęły po jej policzkach, to jednak uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy tylko pokazywała się między ludźmi. A że urodą, wdziękiem, łagodnością, mądrością i zręcznością znacznie przewyższała obie przyrodnie siostry, macocha zaczęła ją najpierw darzyć niechęcią, a po jakimś czasie przestała ukrywać swoją złość do Bogu ducha winnej dziewczyny. Ścierpieć bowiem nie mogła, gdy podczas odpustów czy jarmarków musiała chcąc, nie chcąc wysłuchiwać pochwał pod adresem pasierbicy. Szczęściem prawdziwym jest mieć w domu taki skarb i taką przybraną córkę, nieprawdaż? Zachwycali się uprzejmi sąsiedzi i znajomi. Spójrzcie lepiej na te dwa śmieszne czupiradła tam z tyłu. Wołali ze śmiechem młodzieńcy wytykając palcami obie siostry, które, choć strojnie odziane, przypominały nastroszone pstre papugi. Żeby wam się tylko te suknie w błocie nie unurzały. Na szczudłach by wam lepiej chodzić niż na obcasach. Toć dopiero panny dziedziczki chichotały między sobą niektóre inne panny, przypatrując się, jak zabawny orszak podąża co niedzielę do kościoła. Na jego czele kroczyła. Brzęcząc i dźwięcząc, matka a za nią sztywne, jakby ki połknęły obie córki. Coś tego, miarka się przebrała, powiedziała razu pewnego do siebie macocha. Już ja im wszystkim pokażę. Nie będzie mi się tu szarogęsić żadna laleczka i na pośmiewisko mnie wystawiać. Humorzasta macocha wybuchła jeszcze większą złością, ponieważ nie mogła znieść licznych zalet młodej pasierbicy. Im bardziej jej własne córki były leniwe. Krnąbrne i nieznośne, tym bardziej stawało się dla wszystkich jasne, jak daleko im pod każdym względem do cichej, pracowitej i posłusznej pasierbicy. I choć macocha bardzo się starała, żeby o jej córeczkach mówiono same dobre rzeczy, z niczyich ust nigdy nie padło choćby jedno dobre słowo pod ich adresem. Ludzie nie byli przecież tak naiwni, jak jej się wydawało. W końcu rozeźlona macocha. Oddaliła służącą pod pretekstem, że trzeba oszczędzać i do roboty zagnała swoją przybraną córkę. Pasierbica, choć przywykła do gospodarskich zajęć i zawsze chętna do pracy, wkrótce pracowała tylko jak służąca. Co tu tak brudno, moja panno? Mówiła z niezadowoleniem macocha do pasierbicy, przeciągając palcem po meblach by sprawdzić, czy przypadkiem nie osiadł na nich kurz. Chlew to jaki, czy co? Tak to się o dom dba? A innym razem dorzucała niby od niechcenia. Ostatnim razem szklanki były niedomyte. Zapamiętaj więc sobie, moja panno, miast zrywać kwiatki w ogrodzie, zabierz się do roboty. Tylko się nie ociągaj. Czy zalenistwo i niedbałość tak ci sąsiedzi wychwalają pod niebiosa? Biedna dziewczyna tylko wzdychała i bez słowa sprzeciwu brała się do pracy. Już wkrótce zanim zdążyła się spostrzec, macocha obciążyła ją najpodlejszymi zajęciami w domu. Musiała więc nie tylko szorować brudne garnki i patelnie, ale też sprzątać i zamiatać wszystkie pokoje, na kolanach myć drewniane schody i podłogi w całym domu, przygotowywać śniadania dla dwóch sióstr, a także prać i prasować ich ubiory. – Gdzie moje śniadanie? – wołała zagniewana Celinka – Czekając na siostrę, która z ciężką tacą wspinała się po schodach do jej pokoiku. Tymczasem sama wylegiwała się w najlepsze do południa w łóżku, z dłubiąc palcem w nosie i licząc plamy słońca na suficie. Przynieś mi wreszcie moją sukienkę, jak długo można czekać? Denerwała się z kolei Juzinka, którą zmieniała swoje suknie kilka razy dziennie, skutkiem czego wyrastały góry brudnej odzieży i stosy niewyprasowanych kiecek. Snów nie mam co na siebie założyć. Dzielna siostrzyczka uwijała się jak w ukropie, biegając od jednej do drugiej. Mamo! Wołały rozdzierająco obie siostry, a wówczas macocha wyrastała nagle jak spod ziemi i tak długo łajała i poszturchiwała biedną dziewczynę, że jej łzy w oczach stawały. Ze strachu przed podobnymi wybuchami gniewu nawet jej własny ojciec, który zresztą poważnie się rozchorował, nie stanął w jej obronie. Po skończonej pracy, gdy zbliżała się noc, dziewczyna wspinała się cichutko na palcach do swojego skromnego pokoiku na strychu. Wszyscy dobownicy smacznie już spali. Siadała wówczas na łóżku i chowając twarz w dłoniach, wybuchała płaczem, a wielkie łzy spływały jej ciurkiem po policzkach. – Jakże jestem nieszczęśliwa! – Szeptała, patrząc na swoją ubogą, pocerowaną i przybrudzoną od codziennych robót sukienkę. Ocierała łzy i przyglądała się swoim drobnym, spracowanym dłoniom i bosym stopom w drewnianych, za dużych chodakach, które nieraz boleśnie raniły jej małe stopy. FE! jakiś paskudny kocmoł! Dźwięczał jej jeszcze w uszach ostry śmiech starszej siostry, która pewnego razu zastała ją w kuchni zgiętą w pół, ze szmatą w dłoni, gdy czyściła czarny od kominek. Widząc jej sukienkę pokrytą sadzą i policzki przybrudzone popiołem, Juzinka odziana w nieskalanie bielutką sukienkę zaniosła się śmiechem i czym prędzej pobiegła opowiedzieć o swoim odkryciu cylince. A dzisiaj będziemy nazywać ją Kopciuchem! – dodała nie bez satysfakcji. – Żadne imię? Lepiej by do niej nie pasowało, prawda siostrzyczko? – jednak Celinka choć niewiele ustępowała wadami swojej siostrze, nie była tak dalece złośliwa. Nawet zrobiło jej się trochę żal przyrodniej siostry. Nazwała ją więc zdrobniale Kopciuszkiem i tak już zostało. Kopciuszek znosił te wszystkie zniewagi i docinki z ogromną cierpliwością i spokojem. Nawet słówkiem biedna dziewczyna nie pisnęła nic ojcu i ani razu nie poskarżyła się na swą niedolę. Biedny ojczulek, jakąś wielką przykrość odczuwałby, gdyby dowiedział się, że jego ukochanej córce we własnym domu dzieje się krzywda. Swoją niezdarną pomocą pewnie by tylko pogorszył i tak już nieszczęśliwą sytuację kopciuszka, który wolał cierpieć w milczeniu i samotności. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że kopciuszek, nawet w swoich znoszonych sukniach, nawet przybrudzony sadzą z kominka, z rękami zanurzonymi po łokcie w pianie, przy szorowaniu patelni, nawet z kurzem we włosach i z y, miotłą w ręku, nie przestawał być stokroć piękniejszy i milszy niż jej dwie gburowate i złośliwe siostry, przystrojone w bogate szaty. Kopciuszkowi, obarczonemu uciążliwymi pracami domowymi, czas upływał szybko, a jego siostrom, zajętym zbijaniem bąków i ziewaniem z nudów, Dłużył się niemiłosiernie. Jednak tej jesieni zdarzyło się coś nadzwyczajnego, co odmieniło ich monotonne życie. Oto bowiem władca panujący w tej krainie postanowił wydać wielkie i huczne przyjęcie bal na tysiąc par w królewskim pałacu. Młody książę obchodził bowiem swoje urodziny, i z tej okazji rodzice, król i królowa, chcieli mu sprawić wspaniałą niespodziankę. Liczyli też po cichu na to, iż syn wkrótce się ustatkuje, a Bal stanie się dogodną okazją ku temu, by młodzieńca zauroczyła na resztę życia jakaś piękna i bogata księżniczka ze znamienitego rodu. Czas najwyższy, mój synu, oznajmił z powagą król, byś zakończył beztroski żywot lekko ducha. Znalazł sobie żonę i skończył z szukaniem w życiu wyłącznie przygód. To dobre dla chłopca, nie dla dorosłego mężczyzny, dla pospolitego awanturnika, a nie dla następcy tronu. Rozesłano więc zaproszenia po całym królestwie i sąsiednich krainach. Nie pominięto ani jednej księżniczki, ani jednej hrabianki, markizy czy baronówny. Nie zapomniano też o szlachciankach, a nawet o bogatych mieszczkach. Baczono również, by królewskie zawiadomienie trafiło do każdej liczącej się rodziny. List nie ominął również domu Kopciuszka. Trafił on, on jednak najpierw w ręce wścibskiej macochy. Mało ze skóry nie wylazła, widząc królewskie pieczęcie, tak ją ciekawość gryzła. – Juzinko, podaj mi prędko moje okulary! – zażądała macocha, zasiadając przy wielkim stole w jadalni. – Głucha jesteś, czy co? Rozerwała w pośpiechu lakowane pieczęcie i przebiegła niecierpliwie wzrokiem po linikach tekstu. Obie córki stanęły tuż za jej krzesłem, podskakując nerwowo. Wyciągały przy tym szyję jak czaple, ponieważ każda z nich chciała jako pierwsza poznać treść listu. A niech mnie kule biją zawołała zdumiona macocha toż to przecież zaproszenie od samego króla. Królewicz wydaje wielki bal i posłuchajcie uważnie tu zawiesiła głos, a córkom aż dech w piersiach zaparło zaprasza nas na. Ucztę do pałacu, czyż to nie wspaniałe? Taki zaszczyt! K Królewicz? Babal? Wydukały z przejęciem obie siostry, do których dopiero po chwili dotarło, o czym mówi matka. Och! Jęknęły obie z maślanym zachwytem w oczach. Ach! wrzasnęły radośnie, puszczając się w tany wokół stołu. Aż zakołysała się lampa pod sufitem. I zawdzięczały wszystkie lustra. Także macocha nie posiadała się z dumy. Choć prawdą było, że zaproszenie adresowane było w pierwszej kolejności do jej małżonka i jego prawowitej córki, czyli kopciuszka, a dopiero na szarym końcu małymi literkami dopisano pani matka i jej obie córki. Rękę bym sobie dała uciąć, że tylko my w całej okolicy dostąpiłyśmy podobnych zaszczytów, gorączkowała się przy okazji. Nasi sąsiedzi pękną zazdrości, kiedy dowiedzą się, że będziemy bawić się na uczcie u samego królewicza. Na mnie nie liczcie, odezwał się z obojętnością ojciec, któremu nie w głowie były taneczne pląsy i wesołe ucztowanie. Zawsze czuł się niezręcznie w wielkim tłumie i nic na świecie nie przekonałoby go do zmiany zdania. Zresztą muszę wyruszyć w podróż, by o nasze interesy zadbać i fortunę pomnażać. Którą tak lekką ręką, moja żono, szastasz na prawo i lewo. Dodał surowym tonem, ale żona, upojona wizją balu, nawet tego nie dosłyszała. Biedny kopciuszek o królewskim balu dowiedział się dopiero kilka dni później, gdy obie jego siostry, rozmarzone jak nigdy wcześniej, sprzeczały się, którą z nich książę obdarzy większym zainteresowaniem. Może książę się we mnie zakocha? Lotła w upojeniu juzinka, strosząc przed lustrem swoje włosy nawinięte na wałki i trzepocząc zalotnie rzęsami. Mam przecież taką wąską talię i nóżkę jak baletnica. W każdej sukience wyglądam po prostu oszałamiająco. Uważaj tylko, żeby swoim długim nosem księciu oka nie wykuła, burknęła na to Celinka, która z zazdrością przyglądała się swojej szczuplutkiej siostrze. Miłość do czekoladek sprawiła, że celinka zaokrągliła się jak piłeczka, a sukienki znów nie chciały się dopiąć, a tu i ówdzie marszczyły się brzydko. Zdawało się jednak celince, że to złośliwy krawiec maczał w tym palce. O jakim balu mówicie? spytał nieśmiało kopciuszek, który przypadkiem usłyszał tę rozmowę. O jakim balu, jakim balu? przedrzeźniała ją Józinka, o niczym nie masz najmniejszego pojęcia. Na jakim ty świecie żyjesz? A gdy zdumiony kopciuszek pokręcił głową, dodała: Sam książę zaprosił mamę, mnie i Celinkę na wielką zabawę w pałacu. Za dwa tygodnie spełnią się nasze najpiękniejsze marzenia. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Musisz nam pomóc uszyć nowe sukienki i zadbać o to, byśmy oczarowały księcia, dorzuciła Celinka. Okręcając się frywolnie na palcach jakby w rytmie walca, zostało przecież tak niewiele czasu. Od tej pory Kopciuszek miał dwa razy więcej pracy niż dotychczas. Panny zrobiły się jeszcze bardziej złośliwe i wymagające, a macocha łajała z byle powodu. Zaś kopciuszkowi robiło się coraz smutniej, gdy widział, jak siostry w radosnym szale szukują się na bal. Kopciuszku Zagadnęła któregoś dnia Juzinka, który akurat dopisywał dobry humor i była tym razem wyjątkowo miła dla swojej przybranej siostry. Pewnie ty też chętnie pojechałabyś z nami na bal, prawda? Zaskoczony kopciuszek, pocholony nad stertą rzeczy do wyprasowania, na chwilę przerwał swoją pracę i odpowiedział ze smutkiem: Ale mam tak wiele pracy w domu. Poza tym nie miałabym nawet co na siebie włożyć. Masz całkowitą rację. Odparła Juzinka, a złośliwy uśmieszek wypełzł jej na twarzy niczym ropucha na brzeg stawu. Wszyscy pękliby ze śmiechu, gdyby zobaczyli Cię na wielkim balu. Chyba, że chciałabyś wystąpić na balu przebierańców jako dworski kocmołuch. Po czym wybuchnęła śmiechem, a Celinka zawtórowała jej chichocząc tak, że aż trząsł się jej tłusty podbródek. Rozbawiła ją niezmiernie wizja kopciuszka tańczącego na balu w swoich drewniakach, w chustce na głowie i w pocerowanej sukience. Cóż to za hałasy? W drzwiach stanęła zaspana macocha, a jej włosy sterczały w nieładzie na wszystkie strony. Szykujcie się! Ech, tylko migiem, dziś wizyta u krawca i pierwsze przymiarki waszych sukienek. Zamówiłam już w mieście najlepsze materiały. Panny tak były przejęte, że wyjątkowo tego ranka nie rodziły przy śniadaniu. Bez większych ceregieli pozwoliły też Kopciuszkowi ubrać się i dały sobie ułożyć włosy, wywijające się długie loki. Ale już u krawca odstawiały fochy, jakich mało a to chalka za sztywna, a to gorsecik za ciasny, a to spódnica za krótka, a to materiał gryzie i źle się układa, a to znów wzorek nieładny, a to szwy uwierają. Krawiec dwoił się i troił skakał jak pchła. Od jednej panny do drugiej, jaż się z tego wszystkiego zasapał. Kiedy już znużone i zgłodniałe panny odjechały do domu, krawiec odetchnął z ulgą, jakby właśnie uratowano go z wielkiej opresji. Pozostało już ledwie kilka dni do tak oczekiwanego wydarzenia, więc w całym domu nie mówiono o niczym, jak tylko o balu, balowych sukienkach i przystojnym księciu. Przetańczę całą noc w ramionach pięknych kawalerów. Jak Bóg da, to i męża łatwo znajdę, mówiła Juzinka, okręcając się bez końca przed lustrem. Trzeba przyznać, że dzięki pomocy kopciuszka, który przez kilka ostatnich nocy dokonywał przeróbek, przeszywał świecidełka i dziergał koronki do mankietów, sukienka w kolorze wiśni, ozdobiona czarnymi cekinami i czarną koronką, prezentowała się naprawdę okazale. Ach, Józinko, jaka ty jesteś piękna, jak grecki posąg. Celinka zapatrzona w siostrę jak w obraz, aż wzniosła w podziwie oczy ku niebu. Co prawda nigdy nie widziała greckich rzeźb, ale tak właśnie sobie wyobrażała. Ty także wyglądasz całkiem e, do rzeczy, siostrzyczko, odpowiedziała Juzinka I nie bez racji. Celinka, choć pulchna jak zawsze, w sukience koloru głębokiej zieleni przetykanej złotymi nićmi, z rękawami przybranymi złotymi haftami wyglądała całkiem powabnie i lekko, a jej tusza nie rzucała się nawet w oczy. Wszystko to było że jasna zasługą z winnych rąk Kopciuszka. Myliłby się jednak ten, kto by przypuszczał, że siostry podziękują Kopciuszkowi za jego starania. Gdzież tam? Kilka dni przed balem juzinka, której wydawało się, że sukienka zrobiła się dziwnie ciasna, wpadła w prawdziwą rozpacz. Dlatego kaprysiła przy stole jeszcze bardziej niż zwykle, odmawiając zjedzenia dodatkowej porcji mięsa. Nie zjem. Już więcej nie mogę. mówiła płaczliwie. Mamo, czy nie widzisz, że Ja wszystko widzę. Skończ moja panno z tymi fanaberiami. Puściły wreszcie matce nerwy przy niedzielnym obiedzie. Na nic się to jednak nie zdało. Co gorsza, Celinka chcąc dorównać siostrze, Umartwiała się przez dwa dni, pijąc tylko wodę. Ale Gorsecik za nic w świecie nie dawał się mocniej ścisnąć. I Kopciuszek za każdym razem zrywał sznurówki, chcąc uczynić jej talię odrobinę węższą. Za to w nocy, kiedy w całym domu panowała cisza, Celinka zbiegała po cichu do kuchni i zajadała się ulubionymi przysmakami, by zaspokoić prawdziwie wilczy apetyt. Rankiem, w dniu balu, gdy Kopciuszek już prawie opadł z sił, rozpacz i pretensje obu sióstr jeszcze bardziej się wzmogły, bo oto wezwana fryzjerka krzywo uczesała celinkę, a Juzince przypaliła kosmyk włosów nakręcając je gorącą lokówką. Spłakane siostry zawezwały więc Kopciuszka prosząc go by je uczesał. A że dziewczyna umiała upiąć loki, wpleść we włosy perły albo świeże kwiaty, zrobiła to migiem, a do tego z wielką fantazją. Doprawdy prawdziwych czarów dokonywały jej zwinne ręce. Wystrojone, upudrowane, uczesane i umalowane siostry, niczym manekiny z wystawy, stanęły przed lustrem, by podziwiać końcowy efekt. Cudownie! Doskonale! rozpływała się w zachwytach macocha, gdy ujrzała swoje córki gotowe do wyjazdu. W złotej sukni z obszernym trenem, obwieszona łańcuszkami, Wisiorkami, naszynikami, z olbrzymimi kolczykami wpiętymi w uszy, z puchatą etolą wokół pomarszczonej szyi i ozdobnymi piórami we włosach, przypominała nastroszoną indyczkę. W drogę moje dzieci, na bal! Na bal, na bal! Podchwyciły radośnie siostry, wybiegając truchcikiem za matką, tak szybko, jak tylko pomagało im na to długie balowe sukienki i pantofelki na niebotycznych obcasach Kopciuszek pożegnał je serdecznie gdy roześmiane zasiadły w karecie a potem długo, długo stał przed domem na schodach odprowadzając wzrokiem pojazd który z turkotem odjechał do królewskiego pałacu a kiedy już kareta znikła z oczu i Kopciuszek został sam zrobiło mu się niezmiernie smutno usiadł więc na schodach i rozpłakał się żewnie jak nigdy dotąd a kiedy tak płakał i płakał, poczuł delikatne dotknięcie ręki na swoim ramieniu. Podniósłszy głowę, zobaczył niziuteńką postać babuleńki o mądrych, wciąż jeszcze młodych oczach i zabawnych dołeczkach na rumianych policzkach. Była to matka chrzestna Kopciuszka, stara wróżka, którą niegdyś poproszono w kumy na chrzciny malutkiej dziewczynki. Długo znosiłam Twoje cierpienie. Długo przyglądałam się Twemu smutkowi, wierząc, że pewnego dnia Twój los się odmieni, ale dziś Twoje łzy zabolały mnie szczególnie mocno, powiedziała ciepło wróżka, głaszcząc kopciuszka po twarzy. Niechże cię ucałuję, moja śliczna! I przytuliła serdecznie biedną dziewczynę, która nie przestawała szlochać. Ja tylko chciałabym. Jak chciałabym. Łukała rzewnie mocząc łzami babciną bluzkę z żabotem, a staruszka dopowiedziała za nią. Chciałabyś zatańczyć na królewskim balu, prawda? O, tak, odpowiedział z żartem kopciuszek ocierając łzy. Ale wiem, że to i tak niemożliwe. Nie mam przecież odpowiedniej sukienki. A zresztą mama i siostry i tak by mnie zostawiły w domu. Oj, ty mój głuptasku. Roześmiała się wróżka, patrząc w zaczerwienione od łez oczy Kopciuszka. Od czego masz matkę, krzesnął? A potem jeszcze dodała ciepło. Nie zaprosisz mnie, moja śliczna, na gorącą herbatę i ciasteczka? Stań, nie płacz już, bo i mnie się już łzy kręcą, gdy widzę twoją markotną minkę. Zapasz dobrej herbaty i wrzuć kilka drewienek do kominka, bo wieczor już chłodne. Może coś uradzimy. Zobaczymy, co da się zrobić. Głowa do góry! Kiedy już usiadły w saloniku przy kominku, Kopciuszek opowiedział matce chrzesnej wszystko, co przytrafiło mu się w ostatnim czasie. Dobra wróżka słuchała uważnie, potakując głową. Potem zamyśliła się głęboko, a w końcu powiedziała. Odradzałam twemu ojcu ponowny ożenek, ale nie chciał mnie słuchać. Ani prośbą, ani groźbą nie odwiodłabym go od tego głupstwa. Co się stało, już się nie odstanie. Przyjechałam, by zobaczyć się z Tobą. Widzę jednak, że będzie Ci potrzebna moja pomoc. Jeśli tylko mnie posłuchasz i zdobędziesz się na odrobinę cierpliwości, jeszcze dziś wieczorem znajdziesz się w pałacu na balu. Najdroższą mateczko, chrzestna, zrobię wszystko, co tylko rozkażesz. Pójdę nawet na koniec świata, ale pozwól mi choć przez chwilę być na balu poprosił gorący Kopciuszek, gotów na wszystko. Jeśli teraz wyruszysz na drugi koniec świata nie ma mowy, byś zdążyła wrócić przed czasem i przygotować się do wieczornego balu roześmiała się wróżka, widząc, jak bardzo Kopciuszek marzy o balu i jak wiele zrobiłby, by na nim zatańczyć Nie ma takiej potrzeby posłuchaj mnie jednak uważnie. Musisz wypełnić wszystkie moje polecenia, bez ociągania się i zbędnych pytań, nawet jeśli wydadzą ci się niedorzeczne. Kopciuszek zamienił się w słuch. Pójdź więc do ogrodu, moje dziecko, i wśród warzywnych grządek znajdź najdorodniejszą i największą dynię. Przynieś mi ją tutaj, tylko się pospiesz. Nie mam już zbyt wiele czasu, poleciła matka chrzestna. Kopciuszek pobiegł ile sił w nogach do przydomowego ogródka, a wróżka powiedziała do siebie Znajdź w ogrodzie wielką dynię, szepnij kilka słów magicznych. Ani mała chwilka minie, stanie tutaj powóz śliczny. Na samym końcu ogrodu, pośród grządek z innymi warzywami, Kopciuszek odnalazł dynię. Była ona tak ciężka i ogromna, jak koło odwozu. Dlatego biedactwo mocno się zasapało, zanim zdołało wtoczyć dynię do ogrodowej taczki i klucząc między rabatkami, wrócić przed dom, gdzie czekała już na nią wróżka. O, piękny okaz, powiedziała z uznaniem wróżka. Widzę, że dbasz o ogród, jak niegdyś czyniła to twoja matka. Tak, to dorodne warzywo, przyznał Kopciuszek, czerwieniąc się nieco z pochwały. Na no cóż mi jednak dynia nawet najpiękniejsza. Przecież nie zabiorę jej ze sobą na bal jako prezent dla księcia. Zaraz się przekonasz, co zamierzam z nią uczynić, odparła wróżka. A tymczasem, podaj mi, proszę, duży kuchenny nóż. To, powiedziawszy, prawnym ruchem odcięła górną część dyni i usunęła cały miąż wraz z pestkami. Została tylko wielka łupina. Wtedy wróżka skinęła raz i drugi swoją czardziejską różdżką, dotykając przy tym lekko dyni, i oto Ku zdumieniu kopciszka, dynia poczęła rosnąć, pęcznieć i w dziwaczny sposób zmieniać swe kształty, a po chwili ukazała się przepyszna, ozdobnie powyginana kareta. Ze szklanymi szybkami, tak cienkimi jakby wykonano je z tafli lodu. Ozdobiona złoceniami, w środku obita purpurowym aksamitem. To dopiero czary... Zawołał zachwycony kopciuszek, nieśmiało zaglądając do wnętrza pojazdu. Kareta? Jakiej chyba nawet w królewskim pałacu nie ma! Nawet najpiękniejsza kareta bez koni daleko nie zajedzie, odpowiedziała wróżka. Rozejrzyj się, moja miła w spiżarni. Jeśli mnie pamięć nie myli, znajdziesz tam klatkę pułapkę na myszy. Sprawdź, czy nie złapały się w nią ostatnio jakieś żarłoczne gryzonie. Kopciuszek posłusznie pobiegł do spiżarni. I faktycznie w małej klatce szamotało się żałośnie piszcząc sześć dorodnych i tłustych polnych myszy, które zwabione zapachami przybyły z okolicznych pól siać w spustoszenie w domowych zapasach. Nie zastanawiając się długo, chwycił Kopciuszek klatkę i zaniósł ją matce Krzesnej. Otwórz ostrożnie drzwiczki klatki i wypuść myszy, poprosiła Kopciuszka wróżka, a gdy pierwszy mały Uciekinier opuścił w pośpiechu swoje dotychczasowe więzienie, skinęła delikatnie różdżką i wyrzekła zaklęcie. Gdy chcesz rącze mieć rumaki, masz tu oto przepis taki: Do pułapki zwab gryzonie, co się zaraz zmienią w konie. Już po chwili, zamiast małych myszek, stanęło przed nią sześć wspaniałych rumaków białej maści o długich, fryzowanych grzywach i ogonach. Na ich grzbietach pyszniły się złote czapraki, aż kapiące od drogich kamieni. Wspaniałe zwierzęta zamiast rozbiec się w popłochu zbiły się w gromadkę, gotowe popędzić choćby na sam koniec świata. – Jakie piękne konie! – zawołał Kopciuszek i aż nie mógł się powstrzymać, by pogłaskać jednego z nich polśniącej aksamitnej skórze. A zwierzę, jakby wyczuwając dobre zamiary, z chęcią poddało się tej małej pieszczocie. Oto i nasz zaprzęg. Skąd jednak weźmiemy woźnicę, skoro nie mamy już więcej myszy? Zasępiła się wróżka. Wówczas Kopciuszek, wpadłszy porozum do głowy, zaproponował: Mamy tu w obejściu starego kocura. Może on mógłby nam pomóc? Widzę, moja miła, że szybko się uczysz odparła zadowolona wróżka, której spodobał się ten pomysł. Poszukaj więc naszego małego pomocnika. Tylko uważaj na jego pazury. Nie sądzę bowiem, by rola woźnicy była spełnieniem jego kocich marzeń, roześmiała się serdecznie. Wąsaty, wszędobylski kocur, który snuł się po podwórku, oblizując się po obfitym posiłku, zwęszył co się święci, czmychnął więc czym prędzej na pobliskie drzewo. Rozpoznawszy jednak obciuszka, któremu trochę przykro było wplątywać w podobną przygodę Bogu ducha winne zwierzę, dał się łagodnymi słowami sprowadzić z powrotem na ziemię. Kocisko jak ulał pasowało matce chrzestnej do roli tęgiego i krzypkiego woźnicy. Jego zadbane futro lśniło ze wszystkich stron. Wąsiska miał jak sztywne druty, a ogon długi i puchaty. A oto nasz woźnica. To mówiąc wróżka dotknęła go swoją różdżką i powiedziała Dziś awansem cię zaszczycę. Będziesz kocie za woźnicę. I już kot na koźle siedzi, ale zdziwią się sąsiedzi. I oto zamiast kota przed kopciuszkiem i jego matką chrzestną stanął woźnica jakich mało, w słusznej postury o wąsie, w kapeluszu i z długim batem w ręku. Skłoniwszy się głęboko, siadł na koźle karety, gotów wiernie służyć swoim paniom. Bystre oczy wlepił w stojące konie. Pomyślmy jeszcze, gdzie by tu znaleźć dla ciebie odpowiednich lokajów, powiedziała wróżka, rozglądając się uważnie, kogo by tym razem zdybać, jakie zwierzątko złapać. Koło domku ogrodnika, blisko murku pokrytego bluszczem, stoi duża konewka, którą twój ojciec zwykł podlewać swoje roślinki. Rozejrzyj się dobrze, czy tuż za nią nie ukrywają się małe zwinne jaszczurki. Złap kilka z nich i przynieś mi je, proszę. Zdaje mi się, że w ten sposób będziemy miały Twoją służbę w komplecie. Kopciuszek wypełnił polecenie wróżki. Faktycznie, tuż za konewką, wśród gałęzi i trawy, drzemały spokojnie malutkie, szybkie jak błyskawica jaszczurki. Byle tylko się nie spłoszyły, pomyślał Kopciuszek, ostrożnie posuwając się w ich stronę. Ale małe godziny nawet nie drgnęły. Widać uśpiło je mocne jeszcze wrześniowe słońce. Kopciuszek włożył delikatnie kilka z nich do kieszonki fartucha i czym prędzej powrócił. I Jak? Wszystkie pouciekały? zapytała Wróżka, widząc, że kopciuszek powraca z pustymi rękoma. Jako, że staruszka miała słaby wzrok i tylko do czytania zakładowała okulary, dopiero po chwili spostrzegła, że coś się rusza w fałdach fartucha kopciuszka. Brawo moje dziecko, jeszcze tylko mała chwila i będziesz miała swoją własną służbę. To powiedziawszy, brała po kolei z rąk kopciuszka jaszczurki i wypowiadała nad nimi zaklęcie. Każde zwierzę niechaj zważa, że czar może przepowtrzwarzać. Jaszczurka łatwo się zmianom poddaje, zostanie więc dzisiaj twoim lokajem. I pokraczne zwierzątka zmieniły się w oka mgnieniu wysokich młodzieńców, odzianych w gładkie i lśniące liberie. Prezentowali się tak wspaniale, jakby całe życie nie robili nic innego. Nie do wiary, szepnął zachwycony kopciuszek i jakby czymś przestraszony złapał staruszkę za rękaw. Matko Chrzesna powiedz, że to nie jest tylko mój sen. Że nie obudzę się za parę chwil w mojej pustej i zimnej izdebce za jedyne towarzystwo, mając chroboczące po kątach myszy. Moja dziecino jakieś to czarne myśli chodzą ci po główce. Czy nie wiesz, że wróżki zawsze dotrzymują obietnic i kończą to, co rozpoczęły? Czy nie wiesz, że nagroda, nawet spóźniona, przyjdzie zawsze? Czasem nawet w najmniej spodziewanym momencie powiedziała z powagą wróżka, chcąc uspokoić biedną dziewczynę, która wciąż nie mogła uwierzyć własnym oczom. No i gotowe, orzekła staruszka. Spójrz moje dziecko, masz piękny powóz, doskonałego woźnice i lokajów. Z takim ekwiparzem spokojnie możesz jechać na bal do pałacu. A wszyscy pomyślą, że oto przybyła księżniczka z dalekiej i nieznanej krainy. Pospiesz się, moja śliczna, bal się już rozpoczął. Ale kopciuszek nie okazywał radości. Stał za to jak zaczarowany, nie ruszając się ani krok. Jego smutne spojrzenie tęsknie spoglądało w stronę zaprzężonej w wszystkie koni karety. Nie cieszysz się, moje dziecko, rzekła do kopciuszka zdziwiona wróżka. Czyżbyś zmieniła zdanie? A może źle się czujesz? dziewczyna miała jednak tak nieszczęśliwą minę, że nieco roztrzepana staruszka w mig odgadła przyczynę jej nieszczęścia. Sukienka, którą miał na sobie kopciuszek, nie nadawała się, by wystąpić w niej na balu. Z całą pewnością nie wpuszczono by go do pałacu w takim stroju. Była to bowiem całkiem zwyczajna, znoszona już, mocno pocerowana i miejscami przybrudzona sukienka. Na włosach Kopciuszek zawiązał jak zwykle ciemną chustkę, by chronić głowę przed słońcem i kurzem. Bosy, nogi i obuty miał w drewniane chodaki, które nijak nie nadawały się do tańca na lustrzanych posadzkach. Doprawdy, żałosny był to widok. W tym burym i znoszonym ubraniu gasła cała uroda dziewczyny. Umykał wdzięk, ingracja ruchów a przykryte chustką długie, gęste włosy wydawały się zduszone i matowe. Jaka ze mnie zapominalska wróżka! Na starość całkiem tracę jasność umysłu. Złapała się za głowę dobra wróżka. Jakże mogłam o tym nie pomyśleć? Księżniczka na balu nie może przecież pokazać się w stroju zwykłej panny służącej. To dopiero byłaby uciecha dla całego dworu. Czekaj, czekaj moja miła, niech no sobie przypomnę to zaklęcie. Jak to było zaraz? Jak to się. jak to się zaczynało? Podumała chwilę babuleńka, po czym wzięła dziewczynę za rękę i zaprowadziła ją do jednego z pokojów, gdzie zazwyczaj stroiły się i ubierały jej przybrane siostry. Stało tam wielkie lustro, w którym można było się przejrzeć od czubka głowy do samiutkich stóp. Stańże tu spokojnie, moje dziecko, rozkazała wróżka. A ja tymczasem wyczaruję dla Ciebie taką sukienkę, jakiej jeszcze żaden najzdolniejszy krawiec nie uszył. Utkano z najdelikatniejszych i niespotykanych materiałów o modnym kroju i zdóbkach. O tak, właśnie przypomniałam sobie to właściwe zaklęcie. A zatem, kiedy tylko wypowiedziała słowa zaklęcia, na stojącym w garderobie wieszaku zawisła najpiękniejsza w świecie sukienka zwiewna jak poranna mgiełka oraz rozkloszowanej jak tulipa na spódnicy, haftowanej koronką w kolorze mleczno-białym z grosecikiem przetykanym maleńkimi diamentami, które migotały i skrzyły się w przepięknym blaskiem. Kopciuszek nigdy w życiu nie widział tak wspaniałej szaty. – Zabierz się prędziutko, to dla ciebie ta sukienka! – zachęciła ją wróżka, a Kopciuszek, nie czekając ani chwili, Zrzucił swoje zgrzebne ciuszki i z pomocą matki chrzestnej założył swoją nową sukienkę. Nie do wiary, jak w jednej chwili rozkwitła pięknem i niewypowiedzianym wdziękiem. Miała bowiem tak smukłą sylwetkę, tak piękną szyję i ramiona, tak delikatne i nieduże dłonie, że kto ją wcześniej widział pracującą w obejściu, nigdy w życiu nie powiedziałby, że to jedna i ta sama osoba. Dobra wróżka skinęła ponownie różdżką i oto skromniutki warkoczyk zamienił się w delikatne pierścionki loczków gładko przyczesanych tuż nad czołem i upiętych z tyłu w zgrabny koczek. Z kieszonki sukni staruszka wyjęła jeszcze pudełeczko. W środku leżał misternej roboty kolczyk z pereł i niewielki naszyjnik. Kiedy kopciuszek nieśmiało poprawiał sukienkę. Staruszka wpięła jeszcze we włosy dziewczyny najładniejszą orchideę, jaką znalazła w ogrodzie. Te bowiem rzadkie kwiaty szczególnie upodobał sobie ojciec dziewczyny. Mowy mi odbiera z wzruszenia. Moja dziecinko, rzekła poruszona wróżka, dyskretnie ocierając łzę w oku. Wyglądasz zupełnie jak twoja matka, taką, taką jak ją zapamiętałam. Uszczęśliwiony kopciuszek posłał jej jeden ze swoich najpiękniejszych uśmiechów, który rozpromieniał jej twarz niczym promyk słońca. Dam ci jeszcze parę pantofelków ze skórki. Dzięki nim tańczyć będziesz bez najmniejszego zmęczenia. Chociaż wcale ci tego nie trzeba. Te buciki dodadzą twoim krokom niebywałej lekkości i gracji. Dodała jeszcze podając dziewczynie dwa maleńkie trzewiczki w sam raz na jej wąskiej i nieduże stopy. Z całego serca dziękuję Ci, moja kochana mateczko chrzestna. Zawołał kopciuszek i ucałował w oba policzki staruszkę. Tak bardzo bowiem chciał okazać wdzięczność dobrej wróżce. Zrobię wszystko, by się Tobie odwdzięczyć za okazane dobro. Obiecuję. Jedź, moje dziecko, bal już trwa w najlepsze, odpowiedziała wróżka. A mnie nie dziękuj. Jestem tu po to, by Ci pomóc. To twoje dobre uczynki sprawiły, że zasłużyłaś na nagrodę. Nie więc Twój smutny los się odmieni. Bądź szczęśliwa i baw się bez trosko. Kopciuszek wsiadł w pośpiechu do karety, a wróżka dorzuciła. Pamiętaj, to czary, które działają tylko do północy. Nie wolno ci dłużej zostać na balu. Gdy zegary wybiją dwunastą, czar pryśnie. Kareta znów będzie dynią, konie zmienią się w polne myszy, a lokaje w jaszczurki. Twoja piękna szata będzie już tylko wypłowiałą i zgrzebną sukienką, którą nosisz na co dzień. Bacz więc, by nie przytrafiło ci się podobne nieszczęście. Obiecuję, mateczko chrzestna, że wrócę wcześniej i we wszystkim posłucham Twoich rad. Uspokoił ją kopciuszek. Nie martw się, będę ostrożna. Przecież mnie znasz. Roześmiała się dziewczyna. Posłała jeszcze buziaki staruszce i skinęła ręką na woźnicę. Wruszyła do pałacu pełna niepokoju, ale także radości i nadziei. Jak się odmieni twój los? Usłyszała jeszcze słowa dobrej wróżki. Kiedy dotarła do pałacu, bal trwał w najlepsze i nie spodziewano się już nowych gości. Balowe sale pękały w szwach, stoły uginały się od przysmaków. I egzotycznych specjałów. Królewska kapela grała najpiękniejsze melodie, strzelały w górę sztuczne ognie. Uradowani goście bawili się, pili najlepsze wino z królewskich piwnic, a rozmową, śmiechom, tańcom i przeróżnym zabawom nie było końca. Pałacowe straże były więc niezmiernie zdziwione, gdy oto niespodziewanie wtoczyła się na dziedziniec w wielkim pędzie wspaniała, złocona kareta a po chwili wysiadła z niej cudnej urody młoda dama, jak przypuszczano, księżniczka z sąsiedniego kraju, która spóźniona dotarła na królewski bal. Czym prędzej więc dano znać Szambelanowi o przybyciu wspaniałego gościa, a ów zbiegł ile sił w nogach schodami, by go powitać. I mało kozła nie fiknął na czerwonym kobiercu, który wyściełane były korytarze. Zaciekawiony książę, który przypadkiem usłyszał o pojawieniu się jakiejś pięknej księżniczki, podążył w jego śladem i stanął jak wryty u wejścia do pałacu. W jego stronę podążała bowiem, rozdając uśmiechy, najpiękniejsza kobieta, jaką kiedykolwiek widział. I poczuł nagłe ukłucie zazdrości, że to szambelanowi, a nie jemu, było dane powitać tak cudowne zjawisko. A i sam szambelan nie posiadał się z radości i oto niemalże zgięty w pół, zapraszającym gestem wskazywał wytwornej damie drogę do pałacowych komnat. Kopciuszek, wchodząc z gracją po schodach, ujrzał przed sobą wysoką postać młodego księcia, który wpatrywał się w nią z zachwytem. Nim lekko zawstydzony Kopciuszek spuścił skromnie oczy, zdołał jeszcze zauważyć urody młodzieńca. Jakże szlachetną i przystojną twarz ma syn królewski, pomyślała. Serce mocniej zabiło jej na myśl, że oto stoi przed nią sam królewicz, nie domyślając się, z kim ma do czynienia. Gdyby tylko wiedział, kim naprawdę jestem, nigdy nie zwróciłby na mnie uwagi. Kopciuszek dygnął przed księciem, jak przystało na dobrze wychowaną młodą damę, a książę, przypadł do jej nóg i zginając z kolano, Ucałował jej dłoń. Pozwól, o pani, że powitam cię w imieniu króla, mego ojca. Odezwał się książę melodyjnym i głębokim głosem, który przyprawił biednego kopciuszka o drżenie. Pochylił się przy tym nad dziewczyną, spoglądając śmiało w jej oczy. Wielki nam uczyniłaś zaszczyt, pani, przyjmując zaproszenie, by w tak czcigodnym i prześwietnym towarzystwie uczcić moje urodziny. Nigdy jeszcze o pani nie widziałem cię na żadnym z bali. — Jesteś zapewne księżniczką z jakiejś odległej krainy i bawisz przypadkiem w naszym państwie. — To prawda, miłościwy panie — odpowiedział Kopciuszek, a książę ujął jej dłoń, by zaprowadzić ją do sali balowej, gdzie bawili się zaproszeni goście. — Nigdy jeszcze moja noga nie postała w tym pałacu. Z daleka jestem i nie przywykłam do hucznych bali. — Znacznie bardziej wolę długie spacery na łonie natury. Jakaż ona inna od wszystkich dam, dworu i panien, które znam? Pomyślał zaskoczony książę. Dlaczego nie spotkałem jej nigdy wcześniej? Tyle podróży odbyłem, tak wiele widziałem, a podobne bóstwo uszło mojej uwadze. Zastanawiał się, prowadząc swą uroczą towarzyszkę pałacowymi korytarzami. Serce zabiło Kopciuszkowi jak młotem, bo oto znaleźli się przed wielkimi drzwiami. A gdy odźwierni je otworzyli... Oczem dziewczyny ukazała się ogromna, rzęsiście oświetlona sala balowa o marmurowych podłogach i lustrzanych ścianach. Zgromadzeni goście tańczyli właśnie w takt melodii granej przez królewskich grajków, inni zaś, rozmawiając o błahych sprawach, przyglądali się tańczącym. W głębi sali, na podwyższeniu, pod złoconym baldachimem, siedział na tronie w otoczeniu dworu sam król. Obok niego królowa. Przepych i splendor oszołomiły Kopciuszka. Gdy tylko obecni spostrzegli księcia, u którego kroczył Kopciuszek, zamilkli zdumieni. Uroda pięknej, nieznajomej wywarła na nich oszałamiające wrażenie. Zdawało się, że przyćmiła wszystkie obecne na balu kobiety. Goście, jeden po drugim, odwracali się w stronę drzwi. Kto jeszcze rozmawiał lub śmiał się, nagle przestawał i w niemym zachwycie przyglądał się księciu i jego towarzyszce. Pary, które dotąd wirowały w upojnym walcu, przestały tańczyć, a że orkiestra niespodziewanie zgubiła rytm, więc i muzyka ucichła. Wkoło rozległy się szepty. – Któż to może być? – pytali jedni. – Dziwna dziwy, nikt z nas nie słyszał nigdy o tej księżniczce. Zapewne pochodzi z odległej krainy, opowiadali drudzy. Jaka ona jest piękna, szeptały z zazdrością damy dworu. Książę patrzy tylko na nią, a jej suknia toż to prawdziwe dzieło sztuki. Zachwycały się, chciwie chłonąc każdy najmniejszy ruch kopciuszka. Koniecznie trzeba zamówić u taką samą, a może nawet piękniejszą. Tylko gdzie znaleźć podobne tkaniny? Co zdumieniu całego dworu, sam król podniósł się stronu, by przywitać śliczną nieznajomą, co nie było w jego zwyczaju. A królowa, płonąc z ciekawości, dopytywała po cichu swoją ochmistrzynię. Kim jest ta młoda dama, która towarzyszy memu synowi? Z jakiego rodu pochodzi? Jeśli się nie mylę, niechybnie wpadła w oko królewiczowi, skoro nie odstępuje jej ani na krok. Ale ochmistrzyni tylko rozłożyła bezradnie ręce, sama bowiem nie miała najmniejszego pojęcia, kim jest gość, który wywarł tak ogromne wrażenie na obecnych. Tymczasem książę, skłoniwszy się głęboko przed kopciuszkiem, ujął delikatnie jej dłoń i powiedział: Uczynisz mnie, o pani, niepomiernie szczęśliwym, jeśli zgodzisz się zatańczyć ze mną choćby jeden taniec. A kopciuszek z uśmiechem odparł śmiało, ale na tyle cicho, by tylko książę mógł ją usłyszeć. Z wielką przyjemnością przytańczyłabym z Tobą całą noc, mój książę. Jeden taniec to stanowczo za mało. Nie trzeba było wspominać, że młodzieńcowi niezmiernie spodobała się odpowiedź dziewczyny. Grać, grać! zawołał z fantazją w stronę orkiestry. A kiedy nieco zdumieni grajkowie zagrali pierwsze takty, książę porwał kopciuszka do tańca. Kopciuszek tańczył tak lekko i z taką gracją, że wszystkim zdawało się, że płynie w powietrzu, podtrzymywany przez księcia. Zebrani goście, gdy już oczarowani nasycili oczy tym widokiem, przyłączali się do tańca, by choć uszczknąć nieco z magii tej chwili. Nim ktokolwiek zauważył, kilkadziesiąt par wirowało w takt upojnego walca. Tymczasem obie siostry Kopciuszka, które dotąd Jedynie podpierały ściany i protkowały wzięcie. gryzły palce z zazdrości i czekały, aż jakiś piękny kawaler zaprosi je do tańca. Im bardziej jednak się wdzięczyły, wyginały w zalotnych podrygach, bardziej potrząsały lokami, tym bardziej panowie omijali je szerokim łukiem. Żadnemu nawet przez myśl nie przeszłoby, choć zagadnąć Juzinkę i Celinkę. Prawie z płaczem, więc wybiegły z sali balowej do innej komnaty, gdzie przy suto zastawionych stołach bawili się pozostali goście. Nie tylko zmartwiona Celinka, ale i Juzinka, która nie przepadała za słodyczami, sięgnęła po olbrzymie kawałki tortu. I tak obie siostry pocieszały się wzajemnie łakociami. Zmęczony kopciuszek zapragnął nieco odpocząć. Dlatego książę zaprowadził ją ku stołom i usłusznie podał jej kieliszek. Orzeźwiającego wina, który w mig postawił dziewczynę na nogi. Widząc sobie siostry, jak osamotnione w kąciku raczyły się kolejnym kawałkiem przepysznego ciasta, zrobiło jej się żal nadąsanych panenic. Podeszła więc i zagadnęła, dlaczego tak urocze miłe panienki stoją tu same, zamiast tańczyć i bawić się z innymi? To mówiąc, podała im szklaneczki z sokiem owocowym, Jozinka i Celinka. Mało z wrażenia nie zemdlały, nie spodziewały się bowiem, że piękna i wytworna dama, która wzbudziła powszechny zachwyt i którą wszyscy brali za księżniczkę, okaże im jakiekolwiek zainteresowanie i życzliwość. Czar dobry Wróżki sprawił bowiem, że nie rozpoznały w niej tak pogardzanej siostry. Miłościwa pani, nazbyt jest wobec nas łaskawa, odpowiedziała śmielsza Juzinka, a speszona celinka dygnęła niezgrabnie. Po chwili. Obie zaś rozdziawiły szeroko usta, gdy młody książę z czarującym uśmiechem podszedł do kopciuszka, zupełnie nie zauważając obu sióstr, i powiedział: Pani, każda chwila bez ciebie wydaje się wiecznością. Zatańczmy jeszcze raz. Wbaczcie, uśmiechnął się przepraszająco do swych sióstr kopciuszek i wybiegł razem z księciem do lustrzanej sali, gdzie już grała skoczna muzyka. Niespodziewanie. Zegar wybił kwadrans przed północą, gdy zatrwożony kopciuszek przypomniał sobie o przystrodze wróżki. Nie wolno ci przeoczyć północy. Pamiętaj, inaczej czar pryśnie. Najjaśniejszy panie, miłościwa pani, zwrócił się więc kopciuszek do królewskiej pary, która zaprosiła go do swego stołu, by lepiej poznać dziewczynę. Z całego serca dziękuję za zaproszenie na bali ucztę. Bawiłam się doskonale, obiecałam jednak mojemu ojcu, że wrócę do zajazdu, w którym się zatrzymałam o wczesnej jeszcze porze. On tak bardzo się o mnie martwi kochany ojczulek. Królewska para pożegnała więc ją, a królowa nawet ucałowała w policzek. Ponieważ ta łagodna i uśmiechnięta dziewczyna w MIG zjednała sobie jej sympatię. Królewicz z żalem odprowadzał ją aż do karety i czynił wszystko. Byle tylko odsunąć. Nieco w czasie chwile rozstania ze swoją wybranką. Obiecaj mi pani, że jutro znów ujrzecie w pałacu. Bal jeszcze się nie skończył, tańce i zabawy potrwają kilka dni. Ty jesteś ich prawdziwą ozdobą, powiedział z nadzieją w głosie i ucałował czule dłoń kopciuszka. Do widzenia, mój książę, odparł smutno kopciuszek ze wszystkich sił starając się by nie paść w ramiona pięknego młodzieńca. Pugda spotkamy się niebawem. I odjechała, pozostawiając księcia w nieutulonym smutku choć w jego sercu, tliła się jeszcze nadzieja, że ujrzy ponownie piękną nieznajomą. Z tego wszystkiego przez całą noc nie zmrużył oka, snując się pod murami pałacowego ogrodu. A że smutno mu było, nucił żywne piosenki brzdąkając przy tym w struny swej gitary. Czy to. Koty jakieś trą się po nocy, nie dając ludziom spać? spytała wyrwana ze snu królowa. Nie, eee, to tylko królewicz. Znów się zakochał. Odpowiedział spokojnie król, po czym ziewnął i przewrócił się na drugi bok. Jakkolwiek książę miał rozliczne zalety, to jednak jego muzykalność pozostawiała wiele do życzenia. Tymczasem Kopciuszek powrócił do domu i... Niezauważony przez nikogo wpadł do swego pokoiku na strychu. Zmęczony, ale i szczęśliwy jak nigdy przedtem. Kiedy więc w drzwiach stanęła zaintrygowana wróżka, dziewczyna rzuciła się jej na szyję z okrzykiem radości. Kochana mateczko chrzestna, dziękuję ci stokrotnie za to, co dla mnie uczyniłaś. Czy wiesz, że książę nie opuścił mnie ani na chwilę i tylko ze mną tańczył? Opowiedz mi więc wszystko w najdrobniejszych szczegółach, uśmiechnęła się wróżka, siadając na posłaniu. Umieram z ciekawości. Gdy tak, obie pogrążyły się w pogaduszkach, rozległo się stukanie kołatką do wejściowych drzwi. To obie panny i ich matka powróciły właśnie z balu. Kopciuszek otworzył im drzwi ubrany w długą nocną koszulę. Ziewał przy tym i ocierał oczy, jak ktoś, kto właśnie został wyrwany z głębokiego snu. O, o, jak późno, zawołał Kopciuszek. Jak wam zazdroszczę, że tak doskonale bawiłyście się na balu, skoro dopiero o tej godzinie wracacie do domu. Gdybyś była z nami na przyjęciu króla, odparła wyniośle Juzinka, zdejmując pantofelki i rozcierając obolałe stopy, ani przez chwilę byś się nie nudziła. Nie mogłyśmy się opędzić od przystojnych kawalerów, więc przytańczyłyśmy prawie całą noc. Prawda, Celinko? Siostra skwapliwie przytknęła jej słowom, a Jozinka dodała. Ale to jeszcze nic. Kiedy już zabawa trwała w najlepsze, przybyła jakaś niezwykła piękność. Podobno księżniczka ze znakomitego i bogatego rodu. Książę tylko na nią patrzył. Tylko z nią tańczył, tylko jączy z tą smakołykami, tylko jej prawił słodkie komplementy. Przerwała jej celinka, wzdychając żałośnie. Patrzył, nie patrzyła, ale i tak z tej mąki chleba nie będzie. Zdenerwowała się Juzinka, której nie spodobały się słowa siostry. Widziałaś przecież, jak szybko księżniczka uciekła z balu. Nawet się z nami nie pożegnała. Może to jakaś oszustka? Głupiaś! To prawdziwa księżniczka! Ciągnęła niezrażona celinka. Nawet rozmawiała z nami małą chwilkę. Jaka była przejma? Kopciuszek nie posiadał się z radości, słuchając paplaniny obu sióstr. Jak ma na imię ta to... piękna księżniczka? Zapytał z drżeniem serca. Siostry spojrzały na niego z politowaniem. Aj, Kopciuszku, jak ty dzisiaj ciężko myślisz, fuknęła po staremu Jozinka. Nikt nie wie, kim była ta dama i skąd pochodzi. Podobno przybyła na bal bez zaproszenia. Ciekawe, czy dziś wieczór piękna panna znów pojawi się w pałacu, zastanawiała się głośno Celinka. Kopciuszek uśmiechnął się tylko, bo jako jedyny znał tajemnicę i powiedział: Mówicie więc, że była bardzo piękna? Ach, jakie jesteście szczęśliwe! To musiał być wspaniały bal. Widziałyście przecież samego króla i królową? A może i książę zwrócił na was uwagę? Kopciuszek umilkł na chwilę, po czym zebrał się na odwagę, prosząc. Jusinko, celinko, czy i ja mogłabym pojechać na bal do pałacu? Zabierzcie mnie ze sobą, proszę. Obiecuję, nie przyniosę wam wstydu. Patrzcie, moi państwo, zawołała szyderczo Jusinka, oburzona zrywając się od stołu. Kocmąłów chce wystąpić na balu księcia! Jak to się rozochwaliła, co za bezczelne dziewoszysko! Może jeszcze chcesz, bym pożyczyła ci którąś z moich ślicznych sukienek? A figa z makiem. Musiałabym chyba postradać zmysły. To ja już sobie pójdę, szepnęła celinka, która nie lubiła krzyków porywczej siostry i bała się jej wybuchów gniewu. Kopciuszek został sam w saloniku. Jej twarz oświetlał słaby już blask drewienek, dogasających w palenisku na kominku. Dziewczyna spodziewała się, że tak właśnie zakończy się rozmowa z Juzinką i nawet nie zmartwiły jej okrutne słowa wypowiedziane przez siostrę. To by dopiero był kłopot, gdyby ta złośnica jednak zgodziła się pożyczyć mi na je ten jeden wieczór jedno ze swych sukienek, pomyślała rozbawiona. Nazajutrz, wystrojone siostry ponownie wyruszyły wraz z matką do pałacu, a Kopciuszek tym razem nie czekał zbyt długo. Czary, dobre wróżki, znów zamieniły dynie w karetę, myszy w rumaki, a jaszczurki w lokajów. Stary kocur, chcąc nie chcąc, znów zasiadł na koźle, przybierając postać wąsatego woźnicy. I znów kareta wjechała pędem na dziedziniec, znów szambelang się w ukłonach, a książę minkiem przyfrunął wszystkie pałacowe korytarze, jakby uskrzydliła go miłość do pięknej dziewczyny. Królowa. Jak poprzedniego dnia wycałowała mocno kopciuszka, zostawiając ślad szminki na jej policzku, a król, mimo swej tuszy, odtańczył z kopciuszkiem walca, sapiąc przy tym jak lokomotywa. Zaś młody książę zazdrośnie strzegł jak lew swojej wybranki, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do niej choćby na kilka kroków. Ochom, jachom nie było końca. Za oknami strzelały fajerwerki, szampan lał się strumieniami, orkiestra grała do znudzenia najbardziej znane melodie, a goście chulali do upadłego. W ferworze zabawy Kopciuszek nie usłyszał, jak pałacowy zegar wybił najpierw jedenastą, a potem wydzwaniał upływające kwadranse. Dopiero gdy muzyka ucichła na chwilę, przerażony Kopciuszek ujrzał, jak wskazówki zegara. Pokrywają się na godzinie 12, a dźwięk kościelnych dzwonów przypomniał jej słowa wróżki. Wolno ci zostać tylko do północy i ani chwili dłużej. Zlękniona dziewczyna przeprosiła więc księcia, wymawiając się bólem głowy. Jedną chwilkę, mój książę. Muszę nieco zwilżyć twarz i poprawić gorsecik. Jestem już nieco znużona. Proszę poczekaj tu na mnie, mój panie. To mówiąc, wymknęła się cichutko z komnaty po czym zbiegła krętymi schodami, minęła pałacowe straże i co sił w nogach uciekła w stronę ozdobnych, złoconych bram. Książę dopiero po dłuższej chwili zauważył jej nieobecność. Szukał jej najpierw po wszystkich komnatach, a kiedy już wybiegł przed pałac, dziedziniec świecił pustkami. Jedynie na schodach zauważył książę mały, damski bucik. Był to jeden z pantofelków, który Kopciuszek zgubił, gdy w pośpiechu opuszczał pałac, w trzewiczku pękł bowiem paseczek zapinany wokół kostki. Hejże, strażniku! zawołał książę. Czy księżniczka dawno odjechała? Czy mówiła coś przed odjazdem? Stary gwardzista spojrzał na niego zdumiony. No jaśniejszy pan wypił chyba zbyt wiele mocnego wina i plecie trzy po trzy. Pomyślał zgorszony i odpowiedział zgodnie z prawdą. Księżniczki żadnej nie widziałem! ani odjeżdżającej karety. Kto nie widziałeś karety? Książę potrząsnął go mocno za ramię. Przesnęliście tu wszyscy, czy co? Miłościwy panie! Odparł z godnością gwardzista i trochę się najeżył, bo nie przywykł do tego, by traktować go nieuprzemie Tylko jakaś upoga dziewczyna kręciła się po dziedzińcu, ale ją straże przegoniły. Pewnie coś ukraść chciała. W takim razie, gdzie u licha podziała się księżniczka? Pomyślał książę, i ścisnął mocniej w dłoniach znaleziony przed chwilą pantofelek. Nie spocznę, póki jej nie odnajdę. Choćby miał przeczesać każdy kawałek ziemi w tym królestwie. Choćby miał zmarnować najlepsze lata mojego życia. Jutro z rana wyruszę, by ją odszukać. Tymczasem znużony Kopciuszek dotarł do domu. Boso w swojej szarej sukienczynie, otulony chustą, przemarznięty do szpiku kości. Na rękach niósł starego kocura, który z woźnicy na powrót stał się zwierzęciem. W kieszonce fartucha schował kopciuszek swój pantofelek. Jedyną pamiątkę po czarownych chwilach spędzonych w pałacu. Porzucona dynia leżała gdzieś smętnie pod murem pałacowego dziedzińca i w niczym nie przypominała karety z sześciokonnym zaprzęgiem. Myszy rozbiegły się bezszelestnie, ciesząc się odzyskaną wolnością. A osamotniony kopciuszek ronił gorzkie łzy. Jak poprzedniej nocy, tak i teraz biedna dziewczyna oczekiwała z biciem serca powrotu sióstr i macochy. Księżniczka znów przybyła na bal, opowiadała zmęczona Celinka, ziewając szeroko jak hipopotam. A potem, istotny zawód opuściła pałac nic nikomu nie mówiąc. Musiała byś widzieć, jak smętny był królewicz, jak wszyscy plotkowali o tym, co się stało? Jakby tego było mało, dodała z dezaprobatą juzinka, książę oznajmił, że się zakochał. W tej księżniczce ma się rozumieć, a kiedy na tę wieść wszystkim mowę odebrało, pokazał maleńki pantofelek, zgubiony przez ową damę na schodach pałacu, malusieńki jak do dziewczynki. I co było dalej? Zapytał Kopciuszek, a serce waliło mu z przejęcia niczym młotem. Co było? pstro? burknęła niegrzecznie starsza siostra. Czy ja bajki jakieś opowiadam, czy co? Książę ogłosił, że ożeni się z paną, która zgubiła ów pantofelek wyjaśniła przejęta celinka i z żadną inną. Ta, której stopa jakula opasować będzie do trzewiczka, zostanie jego ukochaną żoną i królową. A to oznacza, że. Obu siostrom aż rozjaśniły się nieładne twarze. To oznacza, że może któraś z nas zasiądzie niebawem na królewskim tronie u boku przystojnego królewicza. I uszczęśliwione rozeszły się do swoich sypialni, by śnić kolorowe sny, a każda z nich widziała już siebie na ślubnym kobiercu w sukni z welonem we włosach. Nazajutrz król Rozkazał swym gońcom wyruszyć po całej krainie z obwieszczeniem tej treści. Przystojny, młody i bogaty książę szuka swojej księżniczki. W celach matrymonialnych poszukiwane panny o małej i wąskiej stópce, tylko poważne oferty. A inny wysłannik księcia wyruszył konno po okolicznych wsiach i miasteczkach. Zabrawszy ze sobą bilutki pantofelek. Wszystkie niezamężne dziewczęta, a nawet stare panny i niemłode już wdowy, z wypiekami na twarzy czekały na jego przybycie. Na próżno jednak usiłowały wcisnąć stopę w maleńki trzewiczek. A to palce nie chciały się zmieścić, a to pięta wystawała. Ech, za długa! A ta Zapłaska. Ta znów jakaś pokręcona i, i te niezgrabne paluchy krzywił się posłaniec, widząc ich nadaremne wysiłki. Z tego wszystkiego, królewski błazen, który towarzyszył tym wyprawom, zaśmiewał się do rozpuku i pewnego dnia, ułożył taką oto przyśpiewkę, by zawstydzić biedne niewiasty. Przymierzają pan Tofelek, panny brzydkie i piękne. Tu trzeba obciąć palec, a tu okroić piętę. Koniec końców królewski wysłannik dotarł wreszcie do domu, w którym mieszkała macocha Kopciuszka i jej dwie córki. Obie już od rana wyglądały oknem, czy dworzanin przypadkiem nie nadjeżdża z dobrą nowiną. Były bowiem święcie przekonane, że pantofelek będzie pasował na stopę którejś z nich. Ja pierwsza, ja pierwsza! Darła się Juzinka odpychając siostrę, która zaniosła się rzewnym szlochem. Ku swemu zawstydzeniu za nic jednak nie mogła założyć strzewiczka. Mocowała się jeszcze przez chwilę, aż w końcu ze złością huknęła nim o ziemię i obrażona uciekła do swego pokoju. A rozbawiony błazenek, ułożył na poczekaniu taki oto wierszyk. Kiedy Jozinka but mierzy, oczem swoim nie wierzy. Mina zła i nadęta, wystaje jej z buta pięta. Matka, której mowę odebrało, podobne zuchwalstwo zawołała na kopciuszka, by przyniósł jej sole trzeźwiące. Celinko, nie zawiedź mnie, powiedziała po chwili, gdy już doszła do siebie. Biedna celinka, czerwona z przejęcia, próbowała przymierzyć pantofelek. Ale nawet palców nie zdołała wsunąć do środka. Błazenek złośliwie zachichotał i zrymował bez zastanowienia. Mierzy bucik celinka, i wnet jest zrzedła minka. Nie cieszy się wcale, bo w bucie nie mieści się palec. Wpędzicie mnie obie do grobu! zawołała matka i aż się chwyciła za głowę. Co za wstyd! Będziemy pośmiewiskiem na całą okolicę. Na stupki córeczek najlepszy byłyby siedmiomilowe buty, wrzasnął z uciechem błazen i natychmiast błysnął rybowanką. Przymierzało panien wiele. Nie pasuje pan tofelek. Proszę panny obrażone! Nie dla królewicza one. Macie tu jeszcze, pani matko, jakąś pannę na wydaniu? Zapytał królewski wysłannik. Nim zdołała cokolwiek odpowiedzieć, w drzwiach stanął Kopciuszek i odważnie powiedział. Myślę, że ten pantofalek będzie leżał, jak ulał na mojej stopie. To mówiąc, wskazał na trzymany przez posłańca bucik. Na próżno jednak złama cocha szydziła z niej i kpiła. Wysłannik księcia któremu spodobała się dziewczyna, śliczna, choć skromnie i ubogo ubrana, bez ociągania podał jej pantofelek do przymiarki. Jakież było zaskoczenie wszystkich. Trzewiczek pasował idealnie do jej małej i wąskiej stopy. A kiedy Kopciuszek wyjął schowany w fałdach sukienki drugi pantofelek, taki sam jak ten, którego odnalazł książę, obecni jęknęli głośno. O! To chyba jakieś. czary? szepnęła macocha. Tak piękna i dobra dziewczyna, jak twoja pasierbica, nie potrzebuje pomocy czarów. Odezwała się na to dobra wróżka, która zjawiła się nieoczekiwanie. Podejdź tu, moje dziecko, niechże cię uściskam. A kiedy tylko złożyła pocałunek na czole dziewczyny, jej zgrzebne ubranie zmieniło się w tę samą suknię, w której pojawiła się dwukrotnie na balu. Więc to ty jesteś tą księżniczką z dalekiej krainy? Zawołała zaskoczona celinka, nie wierząc własnym oczom. To z tobą książę tańczył na balu? To ciebie obdarzył wielką miłością? Celinko. To ja, nierozpoznana przez nikogo, przybyłam na bal. To ja z wami rozmawiałam, gdy zmartwione zajadałyście się tortem z królewskiego stołu. Kopciuszek chwycił za ręce przybraną siostrę i obie padły sobie w ramiona. Czy wybaczysz mi, że byłam dla ciebie taka niedobra? Zapytała ze łzami w oczach Celinka, a juzinka, którą matka zmusiła do powrotu, dodała: Czy mogę jakoś naprawić zło, które tobie wyrządziłam? Siostrzyczki kochane, jakże mogłabym się na was gniewać, gdy jestem tak bardzo szczęśliwa, zawołał Kopciuszek. Jeszcze dziś zabieram was ze sobą do pałacu. Chcę, byście zostały druchnami na moim weselu. I pocałowała je serdecznie w oba policzki. I nie czekając ani chwili, cały orszak wyruszył do królewskiego zamku. Książę wybiegł z pałacu całkiem jakowej nocy, gdy po raz pierwszy ujrzał Kopciuszka wysiadającego z karety, po czym chwycił w pół swoją ukochaną i na rękach zaniósł wprost do królewskiej kaplicy. Cały dwór ze wzruszeniem oczekiwał chwili, kiedy biskup zwiąże młodym ręce z tułą i pobłogosławi ich związek. A gdy książę włożył złotą obrączkę na palec kopciuszka i pocałował w usta, nie było nikogo, kto nie uroniłby łzy szczęścia. Po uroczystości ślubnej życzeniom nie było końca, ale wielu słyszało też, co powiedział głośno, królewski błazen. Mądrość, odwaga, a także ród dobry, talenty, które Bóg nam daje szczodry. Na nic, Amone, na nic piękne ciało, jeśli dobrego serca będzie brakowało. Nie było wątpliwości, kogo miał na myśli, więc zła macocha spłonęła wprost ze wstydu przed ludźmi. Taka ją jednak zawiść gryzła, że aż Pochorowała się ze złości. Gdy już do zdrowia powróciła, stała się jednak całkiem inną osobą. Nie poznali jej domownicy ani strapiony małżonek, bo oto, zamiast pyskatej i leniwej baby, ujrzeli pogodną i łagodną jak baranek kobietę. Uśmiech odejmował jej dobrych parę lat. Cały dom nie posiadał się więc z radości. A pan Peru? Autor tej baśni, który na uczcie weselnej był, miód i wino pił, napisał na koniec: Piękno jest wspaniałym darem, z którego wielu może skorzystać. Ale to, co nazywamy dobrocią, jest bezcenne i znaczy o wiele, wiele więcej niż piękne ubiory czy ładna fryzura. To wielkie szczęście. Jeśli jesteś mądry i odważny, z dobrej rodziny i posiadasz różne inne talenty, którymi obdarza niebo, dobroć jest jednak darem największym. To właśnie dobroć kopciuszka sprawiła, że spotkało go w końcu wielkie szczęście. Bo wróżki zawsze pomagają dobrym, pracowitym i skromnym, którym los nie sprzyja.